Minister zdrowia Ewa Kopacz, dzień dobry pani minister. Dzień dobry. Jak się pani podoba wizja spędzenia 8 lat w więzieniu? W żaden sposób mi się nie podoba. A spotkań z prokuratorem? Też nie. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, żeby zajęła się panią prokuratura, bo nie kupując szczepionek na świńską grypę powoduje pani zagrożenie epidemiologiczne. Ale to wolny kraj, pan rzecznik może sobie mówić co chce, oczywiście. Nie chcę tego komentować, skomentowała to opozycja, której pan chyba nie podejrzewa o sympatię w stosunku opozycja do mojej lewicowa osoby. Jest przeciwna, a opozycja prawicowa jak najbardziej za. Mówię o tej lewicowej, która ta się pani wysłała pana rzecznika w określone miejsce. Pani też by go tam wysłała, bo to określone miejsce to psychiatra? Ja nie będę komentować stanu zdrowia rzecznika, nie jestem jego lekarzem. Ale chciałaby pani stanąć przed prokuratorem i wytłumaczyć mu, o co chodzi z tymi szczepionkami, pan, dlaczego ich pani nie kupuje? Najbardziej mi zależy na tym, zdrowie żeby wytłumaczyć, obywateli, nie, wytłumaczyć to właśnie Polakom. A pan rzecznik, gdyby rzeczywiście był zdeterminowany w tym, żeby dowiedzieć się dokładnie, to byłby pewnie częstym gościem. Pani minister, no ale to może spotka się pani z Januszem Kochanowskim. Ale nie i zanim prokuratorowi tego. Wytłumaczy jemu, we o co wtorek, chodzi. We wtorek będzie rada pandemiczna i mam nadzieję, że pan rzecznik będzie miał okazję gościć u nas i dopytać bardzo dokładnie. A te groźby rzecznika to jakaś kolejna bitewka w wojnie między Kochanowskim i Kopacz? Bo zdaje się, że za sobą państwo znaczy, nie przepadacie. Nie toczę wojny. Mam zupełnie obojętny stosunek do tego pana. Chciałabym mieć tylko takie poczucie, że od czasu do czasu mogłabym go pochwalić za coś, a do tej pory niestety takich okazji nie miałam. A dlaczego pani zdaniem składa ten wniosek do prokuratora? Bo rozumiem, że go złoży, bo dzisiaj pani tych szczepionek nie kupi. No to ja mam nadzieję, że usłyszymy dlaczego. A kupi pani dzisiaj te szczepionki? Nie, dzisiaj na pewno nie. Czyli wniosek, pozew do prokuratora będzie? No taka jest wola pana rzecznika. Mamy zapowiedzi rzecznika, ale już całkiem poważnie. Mamy też pierwszą polską ofiarę świńskiej grypy. Ta śmierć nie zmienia pani rezerwy dla tej panie szczepionki? Panie redaktorze, mamy pierwszą ofiarę zapalenia płuc. No, ale... I niewydolności oddechowej. I ja panu chcę powiedzieć świńska jedno. Grypa była elementem dodatkowym. I chcę panu powiedzieć jedno, że każda osoba, która w tej chwili zlekceważy objawy, przeziębienia, grypy, będzie biegać do pracy, nie będzie się stosować do zaleceń swojego lekarza pierwszego kontaktu, będzie uważała, że gorączka to nie jest nic poważnego, na pewno może liczyć się z powikłaniami. I te powikłania spowodowały, że ten pacjent trafił do szpitala. Dla kwestii szczepionki, dla sprawy szczepionki, ta śmierć to nie jest dzwon alarmowy? Nie, bo my mamy negocjować po to, aby mieć pewność, że szczepionka, która będzie na rynku, będzie rekomendowana przez firmę, która bierze za to odpowiedzialność. Gdybym pana dzisiaj zapytała, skoro Europejska Komisja zarejestrowała tę szczepionkę, a więc dopuściła do obrotu, mógłby pan znaleźć tę szczepionkę w polskich aptekach? Ale rozumiem, że tylko gdyby pani zapytała, a pani nie pyta, a ja zapytam, dlaczego jest tak, że inne rządy się nie boją tej szczepionki, a polski rząd boi się jej najbardziej? Proszę pytać inne rządy, ja uważam, że obowiązkiem polskiego ministra i polskiego rządu jest dbałość o Polaków. Pani minister, i może nie to jest zwalnia po prostu, nas. Że my nie mamy pieniędzy na tę szczepionkę. Absolutnie, jest to totalna bzdura i zaprzeczam temu. Natomiast ile uważam, mamy pieniędzy na tę szczepionkę? Uważam tyle, ile potrzeba. Natomiast czyli ile? Tyle, ile 100 będzie milionów, potrzeba. 200 milionów, tyle, miliard? Ile będzie potrzeba w sytuacji, w której będą zidentyfikowane grupy ryzyka. Jak będzie potrzebny miliard złotych, też go wyskrobiemy? I ja panu powtarzam, grupy ryzyka w tej chwili to jest służba zdrowia, to jest policja, to jest wojsko, to są dzieci i kobiety w ciąży. Pani minister, no ale zna pani swoich kolegów, ministrów zdrowia ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemcy? Tak. I co, oni kompletnie nie przejmują się efektami ubocznymi? Jedna minister Ewa Kopacz jest tym przerażona? Ja jestem przerażona tym, co znajduję w umowie, którą proponuje firma w tej chwili. I proszę mi wierzyć, nie wiem jakie są umowy, na jakich zasadach podpisali moi koledzy ministrowie z innych krajów. Natomiast ja wiem, co niebezpiecznego jest w tej umowie. Jeśli firma, która dzisiaj oferuje produkt, nie chce za niego wziąć odpowiedzialności, to znaczy, że nie jest pewna tego produktu. Dopóki nie weźmie odpowiedzialności, tych szczepionek nie kupimy. Dopóki te szczepionki nie będą w wolnym obrocie, czyli nie będą normalnie dostępne dla każdego Polaka, żeby wszedł tak jak po każdy lek, zobaczył opakowanie, wyjął ulotkę, przeczytał przeciwwskazania, działania uboczne i dokonał świadomego wyboru, oczywiście po konsultacji ze swoim lekarzem, do tego momentu niestety ta firma nie bierze odpowiedzialności. Chce tę odpowiedzialność nawet, złożyć na nawet gdyby ta firma bardzo obniżyła zdrowia. Cenę, to nie przekona Ministerstwa ceny. Zdrowia. To nie jest kwestia ceny, ale bezpieczeństwa i o tym pamiętajmy. Dopóki nie weźmie na siebie odpowiedzialności, Ministerstwo Zdrowia tej szczepionki nie kupi. Tak. Pewnie tej decyzji będę bardzo żałowała albo będę szczęśliwa z tego powodu. Pamięta pani, kiedy tak pani mówiła? Nie, nie o pamiętam. O jaką decyzję chodziło? Wtedy pewnie, kiedy trafiłam na Miodową. Tak jest, mówiła to pani w dniu objęcia funkcji. Mijają 2 lata i co więcej, żalu czy szczęścia, bo dzisiaj dokładnie znaczy, druga rocznica tej wypowiedzi. Poczucie, że te 2 lata to nie były lata spędzone tylko i wyłącznie na opowiadaniu czegokolwiek, ale na ciężkiej pracy i efekty tej pracy są pytam oczywiście. Pytam o szczęście i żal. Czego więcej?
Ja wtedy, kiedy pracuję, jestem szczęśliwa, więc niech pan sobie sam odpowie. A Polacy nie są szczęśliwi? Polacy nie są szczęśliwi, dlatego że między innymi moja i opozycja w tej chwili i część komentatorów uważa, że obszar ochrony zdrowia nie spełnia ich oczekiwań. Mimo że deklaracje złożone 2 lata temu, to były deklaracje na 4 lata. A nie miałam okazji, a szkoda, między innymi u pana, opowiedzieć o tym, co się udało. Panie ministrze, ale po 2 latach sytuacja jest dokładnie taka sama. Kolejki do lekarzy takie, jakie były. Bieda w służbie nie, zdrowia ale taka, pamiętam, jaka była. A bzdura Polacy, totalna, a 58... absolutnie. Od 2007 roku do roku 2009 10 miliardów więcej trafiło do szpitali. Ale tego w szpitalach nie widać. Jak pan a się przejdzie dlaczego do szpitala, nie widać? No to tego nie widać. Ale warto by było sprawdzić, dlaczego tego nie widać. Panie minister, to dlaczego... To się nie przełożyło na pacjentów, ale to nie adresat jest minister zdrowia, tylko system, który w tej chwili tak chodzi, a którego nie pozwolił zreformować zarówno pan prezydent, jak i opozycja. Skoro jest tak dobrze, dlaczego 58% Polaków mówi, nie podoba mi się praca Ewy Kopacz? No zawsze tak będzie. Ja uważam, że taka opinia to tylko mobilizacja dla mnie, a nie zniechęcenie. Ale dlaczego tak mówią? Może dlatego, że nie mamy okazji bardzo dokładnie opowiadać o tym, co nam się udało. No, profesor Zbigniew Religa też nie miał okazji, a był jednak znacznie bardziej popierany minister zdrowia. Gdyby pan zobaczył, jak wyglądało poparcie poprzednich ministrów zdrowia w pierwszym roku, w drugim roku, to byłby pan zaskoczony. Naprawdę. Zachęcam do takiej analizy. Uważa pani, że będzie lepiej czy gorzej? Uważam, że będzie lepiej. Zdecydowanie. Ewa Kopacz, dziękuję bardzo. Bardzo proszę.